Kolejny dzień prób w Opolskim Amfiteatrze, to już ostatnie próby tak naprawdę, próby do koncertu, debiutów i tego, co się będzie działo w piątek na Festiwalu Opolskim, a jest ze mną Borys Szyc, witam Cię Borys. Witam serdecznie wszystkich. Borys Szyc chyba w nieco nietypowej jak dla siebie roli, bo w roli prowadzącego na koncercie. A jeszcze zapytam, czy będziemy może mieli okazję na jakąś niespodziankę, może Borys Szyc też zaśpiewa? Zaśpiewam, tak, bo właściwie tak się zaczyna koncert. Paradoksalnie drugi raz śpiewam w Opolu tą piosenkę, bo kiedyś śpiewałem ją tu solo, to jest Wariatka tańczy, Maryli Rodowicz. A teraz śpiewam z samą królową, z Marylą, więc mam strasznego stresa tak naprawdę, bo stanę z nią na scenie i... No nic, ale już jestem po pierwszej próbie, jeszcze przede mną dwie, także już mam nadzieję się trochę oswoję. A później bohaterami staną się debiutanci, którzy śpiewają piosenki właśnie Maryli. Cały koncert nazywa się Sing Sing i te jej największe hity śpiewa 10 wybranych przez nas debiutantów, z którymi się przez miesiąc zajmowaliśmy, mieli próby z Marylą, ich też oglądałem, próbowaliśmy się czegoś o nich dowiedzieć, od nich samych. I tak naprawdę mamy ich tutaj taką rolę, żeby ludziom, widzom, słuchaczom, wszystkim ich trochę przybliżyć, przedstawić ich, żeby po prostu zaczęli swoją drogę teraz. No, jest tam parę osób, które, a zwłaszcza jedna, które już zaistniały, Natalia Sikora, która wygrała Voice of Poland, ale ta pozostała dziewiątka to są też niesamowicie śpiewające, interesujące osoby, także no, sam jestem ciekaw, co wy, państwo, zdecydujecie, bo to SMS-ami będziecie decydować, kto ten koncert wygra. No, także my też będziemy mieli niespodziankę, kto na koniec wyjdzie. A w tym okresie, mówisz, przygotowań, domyślam się, że Maryla zwracała bardziej uwagę na ten aspekt wokalny, Borys Szyc pewnie na ten aspekt sceniczny. To są też takie charyzmatyczne osoby? Tak, no oczywiście są bardziej osoby schowane, bardziej ekstrawertyczne, no jak to w życiu. Są też, bo nie tylko są soliści, niektórzy przyjechali z całym zespołem, także też jest jakby zbiór osób jest ważny, który tworzy ten zespół. Są dziewczyny Singing Birds na przykład, które są, są to trzy dziewczyny, które się spotkały zupełnie w innym temacie i nagle zrozumiały, że kochają śpiewać i dobrze im to idzie razem. Jest zespół Eden Express, jest Funfire, także jest też parę takich zespołów, które obserwowaliśmy, jak sobie radzą razem pod okiem też zespołu Maryli i całej orkiestry. Myślę, że dla nich to jest gigantyczne tutaj przeżycie, stanąc na tej scenie pierwszy raz i to jeszcze pod okiem czujnym Maryli, no i paru milionów osób, które będzie ich oglądać. Także no, ja swój stres będę się starał schować w kieszeń, a trzymać kciuki za nich. Dlaczego o to pytam? Bo tak sobie myślę, że dzisiaj, żeby się wybić, to nie tylko jest potrzebne to, żeby stanąć na deskach choćby w Amfiteatru Opolskiego w trakcie takiego festiwalu, ale też chyba artyście potrzebna jest charyzma, potrzebny jest taki pazur, bo tak naprawdę konkurencja chyba dzisiaj na tym naszym rynku muzycznym jest ogromna. Czy charyzma? Chyba to nie dzisiaj, to zawsze jest potrzebne. To znaczy, albo to ktoś ma ten jakiś dar od Boga, albo go nie ma, albo ma coś w sobie, że przyciąga wzrok i idziesz i się za tobą ludzie odwracają, albo nie masz, co nie znaczy, że będąc bardzo skromną, cichą osobą nie możesz uprawiać sztuki, absolutnie to nie oznacza. Natomiast no, rzeczywiście ten estradowy zawód, ten, kiedy śpiewasz, kiedy wyrażasz siebie poprzez śpiew, no wymaga jakiejś takiej charyzmy i bycia, jak to się mówi, zwierzęciem scenicznym, które tych ludzi zagarnia, zabiera za sobą, ciągnie, sprawia, że chcą razem z tobą śpiewać, że znają twoje piosenki. No, Maryla jest tego najlepszym przykładem, od 45 lat śpiewa i no, ma takie hity na swoim koncie i w paru krajach jest znana, niedawno została Człowiekiem Roku na Ukrainie. Miedwiediew się popłakał, jak śpiewała Konie, kiedy był tutaj u nas. Także no, jest to rzeczywiście jakaś postać niesamowita, do której trudno doskoczyć, ale trzeba próbować, także skaczcie. Słuchaj Borys, tutaj w Opolu wsielankowa atmosfera festiwalowa, ale co tam się dzieje w tej Warszawie? Cały czas tenis, temat numer jeden, ostre słowa w związku z publikacjami na temat Wojtka Fibaka. No to nie tylko chyba w Warszawie. Myślę, że na każdych kortach to się odbywa ta dyskusja. Tutaj wiesz,
pękajcie aorty, ja idę na korty. Śpiewała Maryla, także nawiążemy do Wojtka, pozdrowimy go serdecznie. Nie, to jakiś, wiesz, już świat jest zwariowany zupełnie. Jeżeli poważne dzienniki, magazyny stają się tabloidami, no to coś się złego dzieje, no ale nic. Ja się cieszę, że właściwie się od tego oderwałem i bardzo mi dobrze tutaj u was. Jest przepiękne słońce, jest muzyka. Tu się tworzy zawsze taka rodzina wszystkich ludzi, którzy tu występują, siedzą razem, rozmawiają, obiesiadują. To trwa przecież i w nocy, i w dzień. Także można się oderwać od tej Warszawki, z której zresztą nie jestem, bo jestem z Łodzi. Dziękuję ci, Borys, za rozmowę. Bardzo proszę, pozdrawiam wszystkich. My też pozdrawiamy, dziękuję serdecznie.